Słuchajcie, ale go dusi, cały czas go dusi. Skacze mi po prostu tak jakby żabką. Jakaś plaga jest w tym roku w Hiszpanii. Leżą takie kolczatki na chodnikach, na promenadach i bardzo często właśnie przebijają się opony. Widzę, że pan wjeżdża moim Volkswagenem do warsztatu, także będzie naprawiany. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witajcie w nowym vlogu z Hiszpanii. Dzisiaj postaram się naprawić samochód. Jak pamiętacie, zostawiłem go tutaj, stał 2 tygodnie. A teraz właśnie jest moment, kiedy pojadę do mechanika. Jeszcze nie jestem umówiony z mechanikiem, dopiero będę rozmawiał, ale powiem wam, że się akumulator wyczerpał, więc musiałem przez noc podładować akumulator, żeby móc odpalić. Wszystkie rzeczy z samochodu przeniosłem do namiotu, także biorę teraz plecak i jedziemy do mechanika. Pierwsze, co będę chciał wymienić, to tą chłodniczkę EGR. Pisaliście, że to jest na 90% powód tego, że spala mi płyn chłodniczy. Dobra, słuchajcie, nie jadę, bo się okazuje, że mają 3 godziny siesty. Od 13.30 do 16.30 mają zamknięte, więc dopiero za 3 godziny. Mogę jechać, a jest 13.19. Za 10 minut zamykają. Także jak widzicie, w Hiszpanii siesta, trzeba czekać. Okej, jest 16.13. Jedziemy, zobaczymy w ogóle, czy odpali. Odpalił. Zobaczymy dookoła, czy kopci. Mówiliście coś o słodkim zapachu. No ale nie wiem, nie czuję słodkiego zapachu. Jakby brał płyn chłodniczy, to będzie słodki zapach. No trochę może tak pachnie, ale... się tam nie zna. Szyby brudne, trzeba umyć. I jedziemy. Słuchajcie, ale go dusi. Cały czas go dusi. Skacze mi po prostu tak jakby żabką. Ale jakoś jedzie. Także mam nadzieję, że do mechanika dojadę. Okej, jestem u mechanika. Nazywa się Roberto Hijos. Także tutaj chcę zostawić samochód. Biorę plecak, za chwilę rower. Jak się uda go zostawić. Tak mam tutaj przetłumaczone jakieś tam frazy, żeby się dogadać. No i idziemy. Okej, moi drodzy, pogadałem. Okazuje się, że mają tyle roboty, że dopiero za 9 dni będę mógł tutaj przyjechać i mi sprawdzą, co jest grane z tym samochodem. Ale powiedzieli, że zrobią to. Także no cóż, czekamy 9 dni. A ja tymczasem wracam na kamerę. Podjechałem jeszcze do Carrefoura na dział rowerowy, ponieważ mamy problem z rowerami. 10 razy nam się przebiły opony przez 2 tygodnie. Kasia jakoś tam dawała radę naprawiać to, zamawiała jakieś serwisy, ale teraz kupię po prostu łatki. I sam będę kleił, bo wczoraj też Nadi się już 11 raz przebiła opona. Jakaś plaga jest w tym roku w Hiszpanii. Leżą takie kolczatki na chodnikach, na promenadach i bardzo często właśnie przebijają się opony. I nie tylko nam, ale wielu ludziom na kempingu. Jak czasem spacerujemy promenadą, to też widzimy, jak ludzie prowadzą po prostu rower z przebitą dętką. No i jestem już na kempingu. Powiem wam, że dzieci sobie tutaj zrobiły zabawę. To znaczy uczą się w sumie, nie? I angielskiego. Patrzcie, tam jest Szymona pokój, tu jest Nadia, tu mój, ja mam to stolicę. Tak, w mojej walizce. Fajnie. Właśnie robię już 4. klasy egzamin. Egzaminy z angielskiego. Moje rzeczy wylądowały tutaj na podłodze, także ja teraz będę naprawiał dętkę u Nadii w rowerze, a wy sobie zobaczcie, jak Kasia radziła sobie beze mnie, jak byłem na Florydzie, to też właśnie te dętki cały czas strzelały i zamawiała tutaj serwis mobilny 2 razy, jeden z nich nagrała, także teraz zobaczcie, jak to wyglądało. Witajcie kochani, z tej strony Kasia. Jest taka sytuacja, że Kamil jest na Florydzie, ja jestem tutaj w Hiszpanii z dzieciaczkami i niestety przebił nam się kolejny rower. Dziewczyny, nie wiem, po drodze do sklepu najechały na takie ostre kolce. Jedno drzewo właśnie zrzuca takie ostre kolce. No i tak niespodziewanie Nadia najechała też swoją oponą i niestety przebiła. Znajomi tu z kempingu w mieście zauważyli taki mobilny warsztat rowerowy. Dokładnie nazywa się to M-Bike. Mam tutaj taką ulotkę od tego pana i całkiem niedaleko tutaj kempingu ma jakby swoją siedzibę. Umówiłam się z tym panem i podjedzie i naprawi nam te rowery. Więc bardzo fajny sposób, jak ktoś nie może dotrzeć do warsztatu, to warsztat dojeżdża do niego, więc czekamy na pana, o 18 ma tutaj podjechać. No więc te rowery dzieci są naprawdę w kiepskim stanie. Nadia tu się wygłupia. Tutaj mamy taką oponę Ani przebitą.
Nadii też prawie nie ma powietrza. No i niestety Kamila rower ten, który naprawiał, który laweta mu popsuła, to teraz też prawdopodobnie jakiś kamper parkował jakby na parceli i zahaczył gdzieś tam o Kamila rower, więc niestety to też jest do naprawy. Muszę sprostować, nie jest to firma M-Bike, tylko MyBike Alicante. Dobra, słuchajcie, no minęła godzina, nie mogłam się pana doczekać, ale nadjeżdża. Widzicie ten czerwony busik, to jedzie właśnie warsztat rowerowy. Rowerki czekają, pan podjechał, głośno muzyczka gra. Zaraz będę z nim rozmawiać. Okej, tu już z panem porozmawiałam, umówiłam się na naprawę. Pan powiedział, że zajmie to około godziny. Tak wygląda pana samochód i będzie teraz to naprawiał. Przyszłam z dziećmi po godzinie, jest już ciemno, dwa rowerki są już gotowe. Tam jeszcze widziałam, że pan Ani rower jeszcze naprawia. Tak to wygląda w środku, pan właśnie pompuje Ani oponę. Tam jest jej rower podwieszony, ale tu jest dużo miejsca. Swobodnie pan może stać, jest fajnie wszystko zorganizowane. Są różne szufladki z narzędziami. Super. Tu pan ma schodki, chodzi sobie i naprawia. No warsztat tak wygląda od wewnątrz. Pan mówi, że Ani rower no, wymaga jeszcze naprawy hamulców, bo niestety są popsute. No więc do jutra pan będzie miał Ani rower i zobaczy, co się da zrobić z tymi hamulcami. Anusia czeka na rower, więc musi tutaj się zadowolić taksówką, Nadinką. Naprawa trzech naszych rowerów kosztowała 100 euro, no dość dużo, ale no jest to bardzo wygodne, że pan przyjechał. Nie musiałam nigdzie z dziećmi no jechać i zabierać tych rowerów, no zwłaszcza, że mamy teraz problem z samochodem, więc nie musiałam jakoś tramwajem czy gdzieś dojeżdżać. Pan podjechał, naprawił i rowery są sprawne. Przyjechaliśmy sobie na wieczorny spacer nad morze. Dzieci biegają po piasku. Przed chwilą wspinały się tutaj na tej pajęczynie. Nie wiem, jak to nazwać. Jest ciemno, ładne gwiaździste niebo, ciepła noc. Dobra, teraz moja kolej. Naprawiamy Nadii rower. Pompujemy i powiem wam, że odkryłem dziurę. Jest dokładnie tu. Widzicie tą dziurkę? Tu jest dziurka. Także to miejsce muszę zakleić. Jak napompuję więcej, to będzie lepiej słychać. Teraz zobaczcie. Na szczęście nie musiałem taplać w wodzie tej dętki, bo dziurę widać. Ok, tu jest instrukcja, także najpierw wyszlifujemy to tarką, potem papierem ściernym, potem nałożyć trzeba klej, czyli tą tubkę, odkleić łatkę i przykleić. Także bardzo proste. Teraz klej, tutaj jest szpic, żeby to przebić. Cyk. Teraz dajemy dookoła. Jeszcze bąbelki lecą. No i teraz łatka. Może damy tą. Teraz musi się to skleić, więc poczekamy chwilę. Dałem trochę więcej tego kleju, żeby się tak fajnie wylało, ale już łapię. Tak to wygląda po sklejeniu. Ja to przycisnąłem jeszcze tutaj taką chusteczką, żeby to wszystko docisnąć. No i słuchajcie, zostawię to na pół godzinki i potem włożę do opony i napompujemy. Ok, minęły 2 godziny, wkładamy dętkę. I zobaczymy, czy udało mi się naprawić. Co to za długa? Czekajcie, coś tu jest nie tak. Ok, pompujemy. Jest, słuchajcie, jest powietrze. Ok.
I rowerek już jest cały, także Nadia teraz wsiada i zobaczymy, czy będzie działał. Zmieniłeś jej siodełko? Nie, tak było. No dobrze jest. No, dobra, napompowałem, także testujemy. Jest flat? Nie. Okej, okay, rower naprawiony. I mamy nowy dzień, znowu dętka przebita, czyli już 12. Skleiłem na szczęście, schnie, ale pokażę Wam właśnie, jak wyglądają te kolce. Tutaj mamy przykład takiego kolca, który się non-stop ludziom wbija tutaj w Hiszpanii. To jest z jakiegoś drzewka, coś takiego. Ale są takie kuleczki i te kuleczki mają właśnie takie kolce, a to jest właśnie jeden kolec z tej kuleczki. Także takie coś i w tym roku jest plaga. I minęło 9 dni, powiem Wam, że jest 8 rano, więc mówię troszeczkę po cichu. Więc tak, samochód tutaj stał przez 9 dni, nie jeździłem w ogóle. Wtedy jak byłem, to się okazało, że samochód może się nie mieścić w bramę, więc zdjąłem boks dachowy. Leży dokładnie tutaj. Sam go ściągnąłem, choć jest wielki i ciężki, ale udało mi się samemu go ściągnąć. Także tutaj na ziemi mamy, także w tym miejscu go zostawiam. Samochód wygląda tak, bez boksu. Na górze zostawiam te belki. No i co, jedziemy. Mam nadzieję, że naprawią ten samochód. Wiecie co, wczoraj zapomniałem prostownika podłączyć, nie wiem czy odpali. Jest, odpalił, na szczęście. Światła, jedzie. No dobrze, zrobię Wam jeszcze jedno ujęcie. Akurat odjeżdżam rowerem, tutaj stoję. Ale widzę, że Pan wjeżdża moim Volkswagenem do warsztatu, także będzie naprawiany. No zobaczymy, co z tego wyjdzie i ile będzie kosztować. A ja wracam na kemping, mam tak z 15 minut drogi. Jestem z powrotem na kempingu, Szymek się tutaj uczy literek, teraz ma przerwę, ale powiem Wam, że właśnie jest akcja wycinania gałęzi na naszym kempingu i pokażę Wam ostatnie ujęcie, jak to jest ładnie zielono. Mamy mnóstwo fajnych liści, trochę cienia, a teraz właśnie panowie jadą od końca alejki tą ciężarówką i wycinają wszystkie gałęzie. Także zaraz będzie tutaj łyso i zobaczycie, jak to wygląda właśnie po wycince. Panowie sprzątają, właśnie ścieli wszystko. Dobrze, że akurat samochód wywiozłem do mechanika. Ej, czemu ten pan ma 1000 uprząży? No poganiam, że spaść. Okej, jest nowy dzień. Powiem Wam, że wczoraj troszeczkę byłem niezadowolony, bo straciłem 9 dni i 10 euro i tak naprawdę nic się nie zmieniło, samochód nadal jest popsuty, ale dzisiaj zadzwoniłem do polskiego mechanika w Alicante. Znalazłem w internecie na stronie hispanoteka.com, taka strona była i tam był właśnie numer telefonu do polskiego mechanika w Alicante. Zadzwoniłem, pan powiedział, żebym przyjechał dzisiaj, no i mi naprawi tą chłodniczkę EGR i mówi, że prawdopodobnie to jest to. Tam jak mówiłem, pan powiedział, ten mechanik tutaj hiszpański, że panie zapomnij o tym, to na pewno nie to, muszę sprawdzić, komputer podłączyć. Kto panu to powiedział, że ja mówię, że widzowie, mam kanał i widzowie mi doradzili, że prawdopodobnie to, bo to jest wada fabryczna tych samochodów. On mówi, nie panie, jak on to powiedział, forget about it, czyli zapomnij o tym, czyli żebym sobie dał spokój. No i tak dałem sobie spokój, że mi nic nie naprawił, a straciłem 9 dni. Także teraz wsiadam znowu do samochodu i jadę do Alicante, do polskiego mechanika. Mam nadzieję, że nasz rodak tutaj da radę i wymieni tą chłodniczkę i wszystko będzie w porządku. Dobrze, proszę Państwa, jestem na miejscu. Za 100 metrów mam mechanika. Teraz muszę gdzieś tutaj się zmieścić. Jest po prawej stronie. Tu. Thaler Mechanico. Tutaj dokładnie. To jest to miejsce. To jest właśnie to, że tutaj w Hiszpanii nigdzie nie ma miejsca, żeby zaparkować. Więc stanąłem na ciągłej i na krzyżówce, więc mam nadzieję, że nikomu nie przeszkodzę. Jakieś autobusy nie będą przejeżdżać. Także jestem na miejscu. Idę zagadać. Dobrze, porozmawiałem z panem, także zostawiam samochód w tym miejscu. Pan na noc chowa samochody swoje do garażu, bo tutaj jacyś cyganie się kręcą, więc lepiej nie zostawiać. A ja mam tutaj rower i jadę na kemping. Mam 46 minut na rowerze. Także wracam do rodzinki. A informacje o samochodzie dostanę na WhatsAppa. Pan sprawdzi dostępność części. No i wszystkiego dowiemy się za niedługo.
Uwielbiam te drzewa w Alicante. Tutaj w centrum właśnie jest taki park, który jest niesamowity. I słynna promenada w Alicante. To jest naprawdę wyjątkowo. Najbardziej znana podłoga chyba w tym rejonie. A obok stragany. Ale już kiedyś wam to pokazywaliśmy, więc nie będę się powtarzał. Tylko tak wam chciałem przypomnieć, jak wygląda centrum Alicante. Zobaczcie, zima, a na plaży mnóstwo ludzi. Także jakbyście chcieli przyjechać do Hiszpanii, to zapraszamy. Jest tutaj ciepło, świeci słońce i można sobie odpocząć. Także Alicante jak najbardziej. No i z powrotem jestem w Alicante. Powiem wam, że minęło 5 dni. No i pan mi dzisiaj zadzwonił, że niestety nie ma części, żeby naprawić ten samochód. Dzwoni gdzieś tam po hurtowniach, po fabrykach. No i dopiero za tydzień, w poniedziałek. Dzisiaj jest wtorek, oddałem auto w piątek, więc minęło 5 dni. No ale idę odebrać, bo podobno tutaj jest tyle złodziei, że pan boi się trzymać samochód na zewnątrz, a w warsztacie nie ma miejsca. Więc dopiero za tydzień oddam samochód z powrotem do warsztatu. I jestem na miejscu, jak widzicie, Volkswagen stoi. No pan powiedział, że może nawet w piątek przyjdzie, to mi zadzwoni i przyjadę wcześniej. Ale tak do poniedziałku to maksymalnie trzeba czekać. Jedziemy do domu. I naprawiam kolejną oponę. Znowu tu był jakiś kolec, także już mam wyczyszczone. Takie życie. Ciągle opony strzelają. Minęło kolejne 5 dni. Na szczęście wczoraj dostałem informację, że część przyszła. Także jadę do mechanika. Mam nadzieję, że teraz już naprawimy ten samochód. Jeszcze brama na kempingu zamknięta, ale pan już otwiera. Także musiałem poczekać pół godziny. Oddałem samochód do pana mechanika, ale wiecie co? Wracam sobie na rowerze i zobaczcie, jaki tutaj jest forszak spalony. Normalnie spłonął na środku parkingu. Tak jakby ktoś go tutaj zostawił i podpalił. Może jakiś kradziony, ale cały jest spalony. Niesamowite. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Poduszki powietrzne wystrzeliły nawet. I o mały włos nasz Volkswagen tak nie wyglądał na autostradzie. Też się zaczął palić. Także jak widzicie, nawet porszaki się palą. Tutaj w ogóle pas ktoś przywiązał do kierownicy. Ciekawe, co tu się działo. Dobra, jadę dalej. Dobrze, moi drodzy, minęło chyba z tydzień i powiem wam, że odebrałem samochód. Jak widzicie, jadę od mechanika, jest godzina 19. Także no, trochę to trwało. Pan mówił, że nie było to łatwe, bo bardzo dużo tam śrubek, jakichś przewodów, trzeba było wyciągnąć alternator czy rozrusznik, ale w końcu udało mu się dotrzeć do tego EGR-u i okazało się, że właśnie to był ten EGR i właśnie jego wymienił. Cały koszt naprawy to 1723 euro. Z robocizną. Sam EGR 1300 euro. Także dziękuję wam za diagnozę. Wy też pisaliście mi, że to właśnie będzie ta chłodniczka od EGR-a. I to właśnie było to. I teraz samochód chodzi, nic nie szarpie. No i auto ma z powrotem moc. Także jadę teraz na kemping i idę spać. No i witajcie, 18 dni później. Powiem wam, że postanowiłem przetestować ten samochód. Zrobiłem około 500 km. No i mogę oficjalnie powiedzieć, że jest naprawiony. Wszystko działa. Pokażę wam najpierw, która część została wymieniona. Jak pamiętacie, płyn mi schodził bardzo mocno. Więc teraz po tych 500 km i 18 dniach jeżdżenia ani drgnie. Także cały czas jest borygo na swoim miejscu. Został wymieniony zawór EGR wraz z chłodniczką spalin. To jest właśnie ta część, która tutaj się świeci na jasno. Widać, że jest nowa. To jest właśnie cała ta część. Pan mówił, że bardzo ciężko było się tutaj dostać. Trzeba było wyjąć chyba alternator, o ile dobrze pamiętam. Ale właśnie to jest ta część, która kosztowała 1200 euro albo 1300. Pokażę wam jeszcze fakturę, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że ten samochód jeździ. Jest już naprawiony. No i możemy spokojnie wrócić do Polski. Tutaj mam fakturę. Ostatecznie wyszło 1723 euro. Tutaj po przeliczeniu na polskie wam się wyświetli, ile to jest. Ale tutaj mamy właśnie moduł EGR, 1197 euro, to
Tutaj jest chyba płyn, który został wymieniony i robocizna 215 euro. Takie tutaj mamy ceny. Samochód otrzymałem 28 listopada, a tak jak mówię, dzisiaj jest 16 grudnia, także zdążyłem go przetestować. Wszystko działa, jest idealnie. Także możemy teraz podróżować i nie martwić się, że samochód znowu się popsuje. Także bardzo się cieszę. No i co? Żegnam się z Wami, bo ten vlog jest naprawdę długi. Ja go nagrywałem prawie 2 miesiące. Jak widzieliście, cały czas były takie długie przerwy. No ale miałem dużo pracy. Musiałem zmontować filmy ze Stanów, także przez 2 miesiące nic praktycznie nie nagrywałem, oprócz tego vloga, który teraz widzicie. Także żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Chociaż wypadłem już z rytmu, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale mam nadzieję, że jeszcze jeden vlog się pojawi w tym roku. Także trzymajcie się, na razie.